Uwielbiam ciasto. Wiem jednak, że częste sięganie po nie może powodować spadek formy. Dlatego dziś przygotowałam dla Was fajny sposób na lekkie ciasto w kubku. Zobaczcie. Do kubka wkładam 1 łyżkę niesłodzonego przecieru jabłkowego, 1 łyżkę oleju kokosowego, 1 łyżkę masła, 1/4 łyżeczki ekstraktu z wanilii, 1/4 szklanki pełnoziarnistej mąki, 1/2 łyżki brązowego cukru, 3/4 łyżeczki cynamonu, szczyptę gałki muszkatułowej, 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia i szczyptę soli. Teraz wszystko dokładnie mieszam. Wkładam kubek na minutę do kuchenki mikrofalowej o dużej mocy. Następnie przygotowuję polewę z 1 łyżeczki miodu, 1 łyżeczki serka śmietankowego i 1 łyżeczki mleka roślinnego. Ciasto podaję na ciepło z polewą i dekoruję według uznania. Ciasto pachnie i smakuje wyśmienicie, a jego przygotowanie trwa dosłownie chwilę. Czasami warto pozwolić sobie na taką miłą przekąskę w ciągu dnia, która nie przesunie wskaźnika naszej wagi.